Dzisiejsza wycieczka jest nagrywana, tak jak poprzednio, także będzie można ją również obejrzeć później. Naszym przewodnikom Itamarowi i Abe życzymy dobrego tygodnia. W języku hebrajskim byłoby to Shavua Tov. Tak właśnie, to właśnie się mówi po hebrajsku, po szabacie. My tutaj w Stanach Zjednoczonych jeszcze mamy kawał szabatu przed sobą. I jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że Abe i Itamar dzisiaj nas poprowadzą na wycieczkę. Abe Truitt to nasz dobry przyjaciel. Jest w Jerozolimie, jest również tam naszym przedstawicielem. Jest nam bardzo przydatny przy organizowaniu wycieczek. Tak jak już mówiłem, jeśli ktoś chciałby się jeszcze do tej wycieczki przyłączyć, to może to zrobić i jeśli Pan pozwoli, to będzie też wycieczka większej grupy w listopadzie. Jeśli ktoś chciałby jakieś informacje na ten temat, to prosimy dać nam znać. Abe jest również dyrektorem programu DIVE, czyli programu do wirtualnego zwiedzania Izraela. Mniej więcej to już ten program trwa już od około półtora roku. I Abe pracuje teraz nad nową platformą, która nie będzie wymagała Zoomu w przyszłości, ale na razie jeszcze korzystamy z Zooma, z którą wielu z nas jest już bardzo dobrze zaznajomionych. Przekażę teraz mikrofon Abe'owi, żeby się przedstawił i opowiedział nam o swoim programie DIVE. Dziękuję Wam wszystkim za to, że tutaj się pojawiliście. Mam na imię Abe, to jest skrót od Abrahama. Mieszkam w Jerozolimie i tak jak Paul powiedział, pomagałem przy tworzeniu platformy DIVE. W tej platformie, w tym programie chodzi o to, żeby świat Biblii przenieść do waszego domu, żebyście mogli przejść miejscami, w których nigdy nie byliście, żebyście mogli doświadczyć widoków, o których czytacie pewnie bardzo często w Biblii. Naszym marzeniem jest wykorzystanie wspaniałych ekspertów z Izraela, żeby to oni właśnie przekazali te fantastyczne lekcje o Izraelu związane z Biblią. I Tamar jest nie tylko przykładem jednego z tych ekspertów, jest jednym z naszych głównych ekspertów ożywiających Biblię. I Tamar jest już przewodnikiem od ponad 15-16 lat. Mówi po arabsku, po hebrajsku, po angielsku i prowadzi jedną wycieczkę po drugiej przez ziemię izraelską. Pokazuje ziemię, po której chodzili nasi przodkowie i być może nawet Jezus i jego uczniowie. Mamy więc nadzieję, że uda nam się pokazać wam kawałeczek Izraela, tej wspaniałej ziemi i opowiedzieć wam również o ludziach z Izraela. Mam nadzieję, że mówię wystarczająco powoli. Jeśli trzeba, żebym zwolnił, to dajcie mi znać. Mam nadzieję, że będziecie mieli tutaj bardzo miłą wycieczkę. Zadawajcie nam pytania, bo komunikacja tutaj działa w obie strony. Jeśli chcecie coś wiedzieć, to dajcie nam znać, żebyśmy wam mogli to pokazać.
I teraz przekazuję głos Itamarowi. Dziękuję bardzo Itamarze i Paul. Dziękuję raz jeszcze za to, że tutaj się do nas przyłączyliście. Obojętnie jaka pora jest u was w domu. Dzisiaj będziemy mówić o Megiddo, o geografii, o archeologii i o ostatniej wojnie w czasach ostatecznych. Zaczniemy od niewielkiej książki. Od 11 miesięcy jestem ojcem i czytam mojemu dziecku książkę właśnie taką o kibucu Megiddo. Ta książka opowiada o piesku, który jedzie na wycieczkę. I dla większości Izraelczyków Megiddo to kibuc. Tak, są tam wykopaliska, ale nie łączymy tego miejsca z wojną w czasach ostatecznych ani nic takiego. To jest po prostu kibuc. Dla nas chciałem wam po prostu pokazać, że jest to głównie kibuc, do którego piesek zabiera dzieci na wycieczkę. Zobaczymy, że poznamy źródło tego różnego podejścia nieco później. Zacznę od prezentacji na Google Earth. Wszyscy na pewno chcecie się dowiedzieć o geografii Megiddo. Chciałem właśnie o tym powiedzieć. Później o Biblii, będę mówił też o archeologii. Wykorzystamy zdjęcia z programu Dive i z Muzeum Izraela, a potem jeszcze powiem kilka słów o ostatecznej wojnie związanej z Megiddo. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie zawsze mi przerwać. Zrobimy wtedy przerwę. Można też pytania wpisać na czacie. Widzimy teraz na ekranie mapę Bliskiego Wschodu. Widzimy tutaj linie, widzimy znaczniki. Na zachodzie mamy Morze Śródziemne. Tu mamy Jezioro Galilejskie, Morze Martwe i na południu Morze Czerwone. Mamy tutaj rzekę Jordan, która płynie od Hermonu na południe aż do Morza Martwego. Megiddo znajduje się w północnej części kraju, więc my tutaj z Abe'em jesteśmy w Jerozolimie, właśnie tutaj. A skupiać się dzisiaj będziemy na Galilei. Teraz właśnie macie przed sobą Galileę. I ta zielona linia, którą dodałem, to zarys Galilei bez jej dolin. Dlaczego? Dlatego, że jest wielka różnica między mieszkaniem na wzgórzach, a w dolinie. Jeśli ktoś potrafi mieszkać w dolinie, która jest otwarta, która jest mniej chroniona, to oznacza, że ma się coś specjalnego. Ma się konie i rydwany. I taki jest właśnie tytuł naszej prezentacji: Megiddo, rydwany i konie. I postaramy się zrozumieć, o co z tymi końmi i powozami chodzi. Tu Megiddo jest właśnie tutaj, tutaj, gdzie są te wszystkie niebieskie kropki. I jak widzicie, jest to skrzyżowanie wielu różnych dróg. Dróg właśnie w zasadzie międzynarodowych, handlowych, wojskowych. Była tutaj droga Via Maris z Egiptu przez Syrię do Mezopotamii. Były tutaj różne odgałęzienia tej drogi i właśnie ona przechodziła przez okolice Megiddo. Także gdziekolwiek się chciało
jechać na wybrzeże, czy do Libanu, czy na południe, na południowy wschód. Żeby dostać się do tych wszystkich miejsc, trzeba przejść przez Megiddo albo gdzieś w okolicy Megiddo. I to oznacza, że to miasto jest bardzo, bardzo ważne, bardzo potężne ze względu na położenie tych dróg. Tu mamy Beerszebę na południe, droga przez Jerozolimę. Te wszystkie drogi zbiegają się w okolicy Megiddo. I taka była to było właśnie źródło ważności tego miasta. Okay. So, as we just talk about the roads, you can also see Capernaum. On the upper part of the northern part of the Sea of Galilee, you see Capernaum right here. It's also on an important road to Syria. Okay. Just bringing it up while we're at the Galilee. Okay. So, with that, I want to talk a little bit about the tribes. The tribes that we're going to talk about. Teraz będziemy rozmawiać o plemionach. Tutaj mamy plemiona północne, plemiona, które w VIII wieku przed naszą erą zostały wygnane przez Asyryjczyków. Mamy Aszera, Naftalego, Zebulona. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć o tych plemionach, że są to plemiona nałożnic. Ich matkami były Zylpa i Bilha, czyli były to służebnice. Im dalej dane plemię leży od Jerozolimy, tym niższy jest status danego, tym niższy jest ich status w rodzinie. Najważniejsze plemiona, takie jak Juda czy Benjamin, są najbliżej Jerozolimy. Jeśli popatrzymy na rodzinę Dawida, na rodzinę Jakuba, to właśnie tak wyglądała ta hierarchia w tej rodzinie. Chodźmy teraz dalej. Mamy tutaj kibuc Megiddo, gdzie udawał się piesek z tej książeczki, którą pokazałem na początku. A tutaj mamy Tel Megiddo, czyli wzgórze archeologiczne. Megiddo ma około 30 warstw miejskich, jedna warstwa na drugiej. Mamy od epoki żelaza aż po okres helenistyczny. Jakieś 2500 lat istnienia różnych miast. Zawsze ktoś tutaj mieszkał. Miasta były niszczone, odbudowywane. Nowe miasta powstawały, także jest to naprawdę bardzo duży tel. Zwykle nie mamy aż tylu warstw w tych wzgórzach, może 5, 7, ale jeżeli jest około 30 warstw, to jest naprawdę coś niesamowitego. Bitwa pod Megiddo to jest pierwsza udokumentowana w historii bitwa. Mamy tutaj Totmesa III. Na płaskorzeźbie widać, że uwięził ludzi, trzyma ich za włosy i wszyscy są jego poddanymi, łącznie z królami Megiddo. Kiedy ta bitwa miała miejsce, jego doradcy powiedzieli mu: Mamy trzy drogi prowadzące do Megiddo i musimy zadecydować, którą się tam udamy. Opcja numer jeden to dojście tam przez dolinę. To jest droga bardzo wąska, bardzo niebezpieczna. Nie polecamy jej. Myślimy, że powinniśmy pójść tutaj na północ.
i później zawrócić na południe i zaatakować Megiddo z tamtej strony. To jest droga bezpieczniejsza, dużo lepsza dla wojska. A opcja trzecia to przejście przez Samarię mniej więcej temu i zaatakowanie z tej strony. Takie opcje podali doradcy królowi i on ich i król wtedy zapytał, gdzie będzie zasadzka. I oni powiedzieli, pewnie koło Jokniam. I król wtedy powiedział, pójdziemy doliną drogą, której się oni nie spodziewają. I stamtąd właśnie zaatakujemy. Okazało się, że odnieśli sukces. Zaskoczyli żołnierzy w Megiddo, zabili wielu z nich, ale i tak musieli jeszcze oblężyć miasto, ale tak czy siak miasto zostało zdobyte. Także to jest pierwsza udokumentowana bitwa Tokmes III. Teraz chciałem powiedzieć kilka słów o Biblii. Mamy wiele bitew, które toczą się w tej okolicy właśnie. Na przykład mamy ich opisy w Księdze Jozłego, w Księdze Sędziów. Nie będę czytał tych wszystkich opisów, ale chciałem podkreślić, że we wszystkich tych bitwach biorą udział powozy, rydwany. I ci królowie, którzy mają konie i powozy, którzy mają żelazo, odnoszą zwycięstwa. W 11 rozdziale Księgi Jozłego czytamy na przykład o tym, że Jozue okulawił konie, a wozy ich spalił w ogniu. I będziemy widzieli raz po razie, że przywódcy Izraela nie chcą koni, nie chcą powozów. To jest dosyć dziwne zachowanie, ale będziemy to widzieli w różnych opisach. Jozue, Księga Sędziów, 14 rozdział. Debora i Barak walczą z Syserą i z Jabimem, królem Hazoru. I walka odbywa się w okolicy góry Tabor, co nie jest zbyt daleko od Megiddo. Wszystko to jest w okolicy Megiddo, tylko po drugiej stronie góry. Tu mamy Deborę, tu mamy Jael, która zabija Syserę, również niedaleko od Megiddo. I mamy Księgę Sędziów 4:15. I wzbudził Pan popłoch u Sysery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka, tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszczo. Także dolina była błotnista, wozy nie mogły tam się przemieszczać, więc dlatego ludzie uciekali na nogach. Następna historia wiąże się z królem Saulem, który walczy koło Gilboa, udaje się do czarownicy z Endor. Dzisiaj mamy kibuc w miejscowości Endor. I tam było ważne to, że Saul przychodzi. Saul przychodzi walczyć w dolinie i nie może tam pokonać Filistynów. Tutaj mamy ten zielony teren, to jest właśnie góra i Gilboa, gdzie walczył Saul. Także widzimy, że ci, którzy mają wozy i konie, odnoszą zwycięstwa. Druga Samuelowa, 8 rozdział. Czytamy, że Dawid pobił Hadadezera, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad Eufrat. Dawid zdobył na nim 1700 jezdnych i 20 tysięcy pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie
100 zaprzęgów. Dlaczego Dawid nie przyjął tej technologii? To jest wielkie pytanie i jest to bardzo dziwne. Raz za razem napotykamy wersety, gdzie czytamy, że Izraelici nie mogą pokonać Kananejczyków, bo Kananejczycy mają wozy. Judejczycy nie mogą podbić dolin, dlatego że mieszkańcy mają mają powozy żelazne. To mamy w Księdze Sędziów 1:19, Księga Sędziów 18:1. Tam z kolei jest mowa o Danitach, którzy szukali swojego miejsca i nie mogli znaleźć. Znowu się tam pojawiają Filistyni. I również wracając do Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej 13:17, tam znów czytamy, że Bóg nie chce prowadzić Izraelitów na drogi, dlatego że tam mogą być walki. Dlatego że Filistyni mają właśnie tę przewagę, jeśli chodzi o broń. I tam jest napisane, że jeżeli Izraelici napotkają wojnę, to być może zmienią zdanie i wrócą do Egiptu. Także tutaj widzimy tą przewagę broni. Ten, kto kontroluje dolinę, kto ma konie i wozy, ma tendencje królewskie. I zobaczymy, jak to wszystko rozegra się właśnie tu w Megiddo. Megiddo jest miejscem dziedzictwa światowego UNESCO. 4000 lat temu mamy teksty egipskie. Tutaj na ekranie mamy różne kryteria o tym, dlaczego Megiddo jest miejscem dziedzictwa światowego. Tutaj mamy napisy. Egipcjanie zapisali nazwy miast, które chcieli podbić, na kawałkach gliny, które miały kształt człowieka, i potem je rozbijali. Właśnie na jednym z takich kawałków gliny zachowała się nazwa Megiddo. Zanim zrobimy przerwę na pytania, chciałem wam jeszcze pokazać Megiddo z góry. To jest właśnie Tel. Tutaj widać od strony parkingu, że jest dość stromy. I wszystko to są warstwy kolejnych miast ułożone jedna na drugiej. Tam mamy Karmel, wzgórza Manasesa. Tam dalej na północ właśnie widać górę Karmel. Tu jest Dolina Jezreel, bardzo żyzna dolina. Megiddo pochodzi właśnie od słowa związanego z dobrą ziemią, ziemią dobrej jakości. Nie używamy go teraz zbyt często, ale taki jest korzeń tego słowa. Tutaj widać górę Tabor. Góry Nazaretu. To jest wszystko po drugiej stronie doliny. Tutaj na południe widać Gilboa. To jest naprawdę przepiękne miejsce. Jeśli starożytne miasto miało drogi i żyzne ziemię i wodę, bo mieli tutaj strumienie, to była idealna lokalizacja miasta. Wszystkie korzyści, jakie były możliwe. Zanim zajmiemy się archeologią, możemy sobie zrobić przerwę. Widzę, że tutaj na czacie były pytania. To zobaczmy, co jest tam napisane. Jeśli
Jeśli są jakieś pytania, to możemy zawsze otworzyć mikrofon. Chyba jeszcze. Paul pyta, czy będziemy rozmawiać również o współczesnych wojnach toczących się wokół Megiddo, i Tamara odpowiada, że możemy powiedzieć o tym kilka słów na koniec. Kiedy przyjeżdżamy do Megiddo, mamy centrum dla zwiedzających i wchodzimy na górę i wchodzimy do miasta przez bramę z XV-XVI wieku przed naszą erą. Przyjrzyjcie się, jak to jest wszystko ładnie zachowane. Tutaj na ziemi mamy, na dole mamy kamienie bazaltowe i jest to, tutaj mamy mury odrestaurowane części, ale tak to właśnie było, że po kilku warstwach kamienia była warstwa drewniana, żeby budynek miał pewną elastyczność, bo tutaj bywają trzęsienia ziemi. Widać tutaj, że w tej bramie są małe pomieszczenia, być może dla żołnierzy, dla strażników, być może dla sędziów, dla proroków. I tak właśnie wygląda brama z epoki brązu. Idziemy teraz dalej, kilka stopni, i dochodzimy do bramy izraelskiej. Również została odrestaurowana tutaj po prawej stronie. Lewa strona jest oryginalna z epoki żelaza. Królowie Judcy i Izraelscy, czyli około IX wieku przed naszą erą. I tutaj dochodzimy do pewnego problemu związanego z Megiddo. Są dyskusje, kontrowersje wśród naukowców, z jakiego okresu pochodzi Megiddo. Niektórzy twierdzą, że są z czasów Salomona, dlatego że Salomon zbudował Gezer, Hacor i właśnie Megiddo. I to są typowe bramy właśnie z tego okresu. Widzimy tutaj po trzy pomieszczenia z każdej strony, więc Igal Yadin i inni sugerują, że te zabudowania są z czasów Salomona. Inni naukowcy jednak mówią, że to raczej są czasy Achaba albo nawet później, na pewno nie Salomon, bo nie mamy wystarczająco dużo dowodów, że to czasy Salomona. Ale dla mnie ważne jest to, że mogę wam pokazać po pierwsze robiące duże wrażenie pozostałości, które bez wątpienia są z epoki żelaza. A przy tym możemy porozmawiać o zepsuciu, jakie miało miejsce w tym mieście w późniejszym czasie. Chciałem wam pokazać starożytne świątynie, pozostałości, które tu znaleziono z epoki brązu, bardzo stare budowle, 3,5 tysiąca lat temu. Widzicie tutaj bardzo duży ołtarz z tamtego czasu właśnie. I widzimy też rozmaite mury. Wszystko to pochodzi z epoki brązu. Zostało to odkopane w latach 1930. Właśnie tutaj prowadził wykopania, wykopaliska Instytut Orientalny z Chicago. Oczywiście były to świątynie pogańskie. Jeszcze powrócimy do tych wykopalisk nieco później. Oprócz tego mamy w Megiddo system kanałów związanych z wodą.
popatrzymy na nie za chwilę pod różnym kątem, było źródło na zewnątrz Megiddo. Właśnie tutaj mamy to źródło. I w epoce żelaza postanowiono wykopać tunel do tego źródła i zaczęto nawet, zmieniono nawet poziom tego tunelu, tak żeby woda z tego źródła płynęła do miasta. Utworzono tak jakby sztuczny szyb, czy też tunel pod odpowiednim kątem, tak żeby woda tamtędy spływała do miasta. Znaleziono także silo z epoki żelaza. Tutaj mieściło się zboże, którym można było wyżywić konie przez kilka miesięcy. Kilkaset koni przez kilka miesięcy. Można tutaj sobie zejść do tego silosu. Tędy właśnie. I tak się właśnie brało stąd zboże i później się wychodziło drugą stroną. Jest to piękny silos. Wskazuje na bogactwo miasta i na liczbę koni, które tutaj trzymano. Były tutaj konie, były wozy, więc widzimy tutaj tą przemianę z czasów Jozłego, który unikał posiadania koni i wozów, do królów izraelskich, którzy jednak w późniejszym czasie te konie i wozy posiadali. Przejdziemy teraz z powrotem na Google Earth i chciałem wam pokazać jeszcze inne rzeczy. Mówiliśmy o bramie z epoki brązu. Przejdźmy teraz do świątyni kananejskich. Raz jeszcze patrzymy na te świątynki, które tu są, na ołtarz. I chciałem wam pokazać kilka małych znalezisk właśnie stamtąd. Były to figurki związane z płodnością. Tutaj mamy kadzielnicę do palenia kadzidła. Tutaj jest świątynka w Hazor, ale to jest tak samo wyglądała świątynka w Megiddo. Jest Hazor. Tu właśnie znajduje się Hazor, czy też Hazor. As you can see, there's like a room. Jak tu widzicie, że tutaj są pomieszczenia, z których się przechodzi z jednego do drugiego. Troszkę to przypomina świątynię w Jerozolimie. Mamy lwy z bazaltu, mamy pomieszczenia, drugie pomieszczenie i później w trzecim pomieszczeniu mamy rozmaite ofiary. Mamy kadzidło, mamy tu bóstwo, któremu składano te wszystkie ofiary i mamy tam jakiegoś kapłana, czy też osobę, która przyszła do świątyni. Także tak właśnie wyglądały te świątynie i chciałem wam jeszcze pokazać. To są stele bazaltowe z Hazor, które służyły do celów kultowych. I wszystko to są rzeczy kananejskie, więc mieli podobne rzeczy w Megiddo. Tutaj są bóstwa Ashera, El. Tutaj mamy Bala w kształcie byka.
Tu mamy bóstwo w kształcie wojownika, mamy kolejną kadzielnicę, instrumenty muzyczne, które również były częścią ówczesnych rytuałów, podobnie jak myślimy też o lewitach w świątyni, którzy też wykonywali muzykę. Mamy cymbały, muszlę, którą wykorzystywano jako trąbę, flety. Wszystko to są znaleziska głównie z Megiddo, nie tylko z Megiddo, ale głównie właśnie stamtąd. Przejdziemy teraz do innej części Megiddo. Tu mamy pałac z epoki żelaza. To jest właśnie ta struktura, którą tu widzimy. Pałac z epoki żelaza. I jest dyskusja, czy to pałac z czasów Salomona, czy późniejszych Achaba. Ale co tutaj znaleziono? Niewielkie eksponaty są ciekawe. Dla kontekstu powiem, że mówimy o 8 stuleciu przed naszą erą. Być może nie w odniesieniu do tych przedmiotów, które widzimy, ale w 8 wieku mamy proroków takich jak Amos, jak Ozeasz i oni wszyscy krytykują zepsucie. Tu mamy dekoracje, mamy grę po prawej stronie. To wszystko jest część pałacu. Zobaczcie, jak te dzbanki wyglądały. Są to różne przedmioty. Makeup. Makeup, yeah. Makeup. Tutaj mamy przedmioty do makijażu dla pań. Tu widzimy dzban z wężami na uchwycie. Megiddo w późnej epoce brązu było znane z kości słoniowej. Znaleziono tam wiele przedmiotów, część z nich trójwymiarowa była. I to znów wskazuje na bogactwo tego miasta. Tu widzimy pudełka, grzebienie, inne przedmioty z kości słoniowej. To jest część ozdób dla kobiety. Tutaj jest część krzesła z takim motywem kobiety ze skrzydłami. Kwiaty lotosu, naprawdę przepiękne przedmioty, także wszystko to można zobaczyć w tym muzeum. Więc chciałam Wam pokazać bogactwo tego miasta w epoce brązu, jak również w czasach późniejszych, co na koniec doprowadziło do zniszczenia 10 plemion na północy. Tu znowu mamy ten silos, na który patrzyliśmy wcześniej i kolejne eksponaty z tego miejsca. Tu mamy narzędzia rolnicze. How do you call the kilshon, Abe? This tool? Trident? Trident. To jest taki rodzaj trójzębu. Tutaj mamy nożyce do strzyżenia owiec. Muszę powiedzieć, że kiedy pracowałem z Beduinami na południu, to w zasadzie narzędzia się nie zmieniły. Też korzystaliśmy z tego jeszcze. Więc jak zobaczyłem to w muzeum, to sobie myślę, ojoj, przez tysiące lat nic się nie zmieniło. Na wiosnę strzyże się owce i używa się bardzo podobnych narzędzi. Tutaj mamy różne naczynia. Misy. Mamy misę do. Mamy moździerz do kruszenia
przypraw i innych rzeczy, to jest zrobione z bazaltu. Także mamy tutaj różne przedmioty związane z rolnictwem. Tutaj mamy stajnie. W Megiddo znaleźliśmy stajnie dla setek koni. I nawet profesjonaliści, którzy zajmują się koniami dzisiaj, powiedzieli, że to były bardzo luksusowe stajnie, bardzo dobrze przygotowane. Także było to nie tyle miasto dla ludzi, ale też miasto, ale raczej miejsce administracji. Był pałac, był silos na zboże, ale większość zwykłych ludzi mieszkała na terenach wiejskich gdzieś w okolicy Megiddo. Popatrzcie teraz na to. Tu mamy mnóstwo grotów strzał, jakie znaleziono w okolicy Megiddo, części zbroi zrobione z brązu. Tu mamy miecze i inne i broń tego rodzaju. To również są, jest broń przypominająca miecze. I tak właśnie wyglądały powozy. W VIII wieku Imperium Asyryjskie dochodzi do władzy, jest bezprecedensowe, jeśli chodzi o historię. I oni właśnie też mają rydwany, mają konie i oni właśnie zaatakują Imperium Aramejskie, a także Królestwo Izraelskie Achaba. W tamtym czasie, co wiemy z różnych stel, jakie zostały znalezione, Szalmaneser walczył właśnie z tą koalicją różnych królów, w tym z Achabem i Jeroboamem II. I kiedy mówimy o Jeroboamie, czytamy u Ozeosza, że kiedy Pan zaczął przemawiać przez Ozeasza, to Bóg powiedział mu, żeby pojął za żonę nierządnicę i żeby miał z nią dzieci, dlatego że ta ziemia jest winna właśnie tego, że nie jest wierna Panu. Królowie izraelscy są bogaci i im więcej mają koni i wozów, tym bardziej są zepsuci pod względem duchowym. Tak więc Ozeasz ożenił się z córką Diblaima, która urodziła mu syna. Miłosierdzia chce, a nie ofiary i poważania Boga raczej niż całopaleń. Także prorok wszystko to wypowiada, mówiąc im, że myślicie, że jesteście tacy silni, tacy mocni, ale Bóg nie jest zainteresowany ofiarami, które składacie, dlatego że jesteście zepsuci. Tak samo jak Ozeasz ożenił się z nierządnicą, tak samo Izrael udaje się do innych bogów. Relacja Boga z Izraelem jest często opisywana jako właśnie małżeństwo. W ostatnim wersecie jest tu wspomniany Efraim i Efraim właśnie przywiązał się do swoich bóstw i to jest jego koniec. I motyw był taki, że im więcej siły Izrael zdobywał, tym bardziej stawał się zepsuty. Zejdziemy teraz do
instalacji związanych z wodą. Tutaj są oryginalne schody, które prowadziły do tego szybu. Mówiłem, że źródło było na zewnątrz wzgórza. Była umocniona ulica prowadząca do tego źródła i to był słaby punkt miasta. Więc królowie izraelscy wybudowali ten szyb. Tutaj do niego właśnie zejdziemy. Wybudowali ten szyb po to, żeby dostawać się u jego stóp do wody. Pomysł był bardzo prosty. Z jaskini ze źródłem wykopali kanał, który miał spadek i właśnie woda spływała tutaj. Było to bezpieczniejszy dostęp do wody niż wędrowanie kolejne 50-60 metrów do wody. To woda właśnie była tutaj na dole. Tak to miało działać, więc był to bardzo dobrze zorganizowany, pomysłowy system. Zanim przejdziemy do ostatniej części, widzieliśmy różne części, bramy, silos, wody, stajnie, pałac, świątynie. Widzieliśmy też drobne eksponaty, które tu znaleziono. Mamy pytanie od jednego z uczestników, od Jeffa. Karina, welcome. Host. Okay. I think now you can speak. Unmute themselves. Yeah, maybe we can fix that. Thank you. I just had a quick question from before. Karina ma pytanie. Was it Megiddo? Because then you pointed to another area that didn't look like Megiddo to me, that had the 30, approximately 30 layers of city upon city. I just want to make sure. Mówiłeś o Megiddo, ale potem również o innych miastach, które chciałam się upewnić, które miasto ma 30 poziomów miast. I Itamar podkreśla, że tak, to było Megiddo. I to prawda, że pożyczyliśmy, można powiedzieć, różne eksponaty z miasta Hazor, ale to jest ten sam okres czasu i podobne eksponaty, więc chciałem wam po prostu pokazać trochę więcej przedmiotów z tego samego okresu. Pytanie od Jeffa. Jakie są najwcześniejsze hebrajskie napisy w Megiddo? Wiemy, że znaleziono pieczęć, na której jest napis niewolnik Jeroboam, ale niestety eksponat zaginął. I nie są mi znajome napisy w Megiddo. Jerub również pytał o książkę o Armagedonie autorstwa Erika Kleina. To była ta książka, którą Paul na początku nam zaprezentował. To jest książka pod tytułem Digging Up Armageddon, czyli wykopywanie Armagedonu, poszukiwania zaginionego miasta Salomona. Jest tam opisana historia wykopalisk archeologicznych w Megiddo. Jeff mówi, że oprócz tej książki jest jeszcze książka napisana wcześniej przez tego samego autora, po prostu
Klein. Yeah, sorry, Eric Klein. Yeah. Przez okay. tego samego autora, która jest po prostu o, o samym Megiddo. Thank you. I'll try and remember. You'll need to unlock your. Translators, if we have questions in other languages, if you can just translate it to me, I'll be appreciative. Jeśli ktoś ma pytania jakieś, to można zadać. Najlepiej będzie chyba na czacie. Paul się pyta. I Tamar, czy masz jakieś wyjaśnienie, jak Eliasz, gdzie Eliasz się udał w Dolinie Jezreel, jak mu się udało wyprzedzić powozy Achaba? Is Jezreel a city as well? City, yeah, it's a city. Bo Jezreel oprócz tego, że jest dolina, to jeszcze jest miasto. Tu mamy Megiddo. And where is that? Somewhere over here, there's a kibbutz and here. I tutaj gdzieś mamy. Tu jest kibbutz Izrael. Czyli Jezreel, ta sama nazwa. Where is Jezebel and Ahab lived, it's somewhere over here. Tutaj jest też miejsce, gdzie mieszkali Ahab i Jezabela. Są pewne pozostałości. Nie robią wielkiego wrażenia, ale to jest, to był jeden z ich pałaców. So you can imagine. Elijah. Można więc sobie wyobrazić, że Eliasz. Tutaj Eliasz spotkał się z prorokami Baala. Teraz to narysuję, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Tu mamy Megiddo, tutaj jest miejsce właśnie tego spotkania z prorokami Baala. Później ich zaprowadził do Doliny Potoku Kishon i tam ich pozabijał. A pałac króla Achaba i tam, gdzie ma miejsce też historia Nabota, wszystko to jest w Dolinie Jezreel, mniej więcej tutaj. Także to jest wszystko w odległości mniej więcej pół dnia na piechotę, także niedaleko. No teraz przejdziemy do Armagedonu. W Księdze Objawienia mamy taki krótki cytat. Oto przychodzę jak złodziej i błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Jest to początek ostatecznej walki i wiąże się to blisko z górą Megiddo, bo Har to właśnie góra po hebrajsku. Armagedon to po prostu po hebrajsku Har Megiddo, czyli Góra Megiddo. Dlaczego Nowy Testament wskazuje na to miejsce, jako na miejsce ostatecznej bitwy? Mówiliśmy o drogach, mówiliśmy o bitwach, o Totmesie III. Wszystkie te bitwy, które miały miejsce w Megiddo, dlatego po prostu, że to jest w takim miejscu, gdzie spotykają się te wszystkie drogi. Skąd się to bierze? Wiemy również z proroctwa Zachariasza z 12 rozdziału, że był człowiek, który zginął w bitwie pod Megiddo. Była żałoba, była wielka żałoba. I Zachariasz, który nie żył w czasie tej bitwy, tylko później. Nie był współczesnym.
temu królowi. On opowiada, tak jak rozumiemy, o królu Jozjaszu. Był to dobry król, który właśnie zginął w Megido, więc przeczytamy kawałek tej historii. To jest Zachariasz 12:10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Czyli dzieci Judy i Izraelu. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Z chrystologicznego punktu widzenia wskazuje to na Jezusa. I Zachariasz pisze dalej, w owym dniu będzie w Jerozolimie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad Rimon na równinie Megiddo. Mamy więc tego proroka, który mówi o walce gdzieś w czasach ostatecznych w Jerozolimie, wiemy, bo o tym pisze dalej Zachariasz w 14 rozdziale. I ktoś zginie i będzie takie narzekanie, taka żałoba, jak wtedy na równinie Megiddo. Więc sądzimy, że chodzi tutaj o sprawiedliwego króla Jozjasza. To był bardzo dobry król. Po tym wszystkim, gdy Jozjasz już odnowił świątynię, wyruszył Necho, król egipski, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Także mamy tutaj te dwa supermocarstwa walczące ze sobą. I z jakiejś przyczyny Jozjasz, który miał jakieś swoje własne pomysły, jedzie walczyć z Necho. I Jozjasz nie słuchał tego, co mu powiedział Necho. Owszem, szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha. Wtem łucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom, wywieźcie mnie stąd, bom ciężko ranny. Jego słudzy wyciągnęli go z wozu bojowego i umieścili go na innym wozie, który też do niego należał, i zawieźli go do Jeruzalemu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza. Jeremiasz ułożył pieśń żałobną o Jozjaszu, a wszyscy śpiewacy i śpiewaczki nucą ją w swych narzekaniach. Mamy więc tego sprawiedliwego króla judzkiego, który zginął w Megiddo, i to być może wyjaśnia słowa Zachariasza kilkadziesiąt lat później. A teraz chciałem to wszystko to, co mówiliśmy o tych wozach, o rydwanach, chciałem połączyć z Piątą Księgą Mojżeszową, gdzie mamy zapis o królu. Król wprowadza różne ograniczenia. I czytamy tam między innymi, że król niech nie trzyma sobie koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, żeby nie był dumny, gdyż Pan powiedział do was, nie wracacie już nigdy na tę drogę, nie idźcie z powrotem do Egiptu. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Także widzimy, że na króla nałożone są różne ograniczenia, żeby nie był zbyt mocny. Bóg mówi, musicie mi pokładać zaufanie we mnie. Tak jak potem czytamy u Zachariasza też, że każdy z domu Judy i Izraela będzie jak Dawid, nawet słabi. Nie będziecie potrzebować koni ani powozów. Więc dalej są jeszcze jest napisane, że król ma czytać prawo i tak dalej.
does not desire the horses. Loby. I w psalmach czytamy też, że Bóg nie pragnie koni. Not in the bravery, I guess, of the horse, God, że ani, że nie, Bóg nie pragnie mocy koni, ani też silnych nóg ludzi. Także to jest powtarzający się motyw w Biblii. Kiedy się ma konie, kiedy się ma powozy, kiedy się ma bogactwo, to człowiek zaczyna zbyt mocno polegać na własnych możliwościach. Chciałem to połączyć z jedną z ostatnich bitew, jakie miały tutaj miejsce. Generał Allenby w roku 1919, brytyjski generał, który odbił Bliski Wschód z rąk Turków, walczył również w Megiddo. Nawet w dzisiejszych współczesnych czasach miały tutaj miejsce ważne bitwy jeszcze w XX wieku. Także to jest coś, co nadal trwa. To nie coś, co tylko należy do historii, to zawsze był i jest punkt strategiczny, dlatego że łączy różne miejsca na północy z miejscami na południu, aż do Egiptu. Także nawet w dzisiejszych czasach Megiddo gra ważną rolę. I chciałem zakończyć miejscem. Chciałem zakończyć przejściem do miejsca. Muzeum. Mamy tutaj fort, basically. Brytyjski fort. Miały tutaj miejsce ważne walki w 1948 roku, w 1967. I tutaj jest największa kolekcja czołgów na świecie. Widzicie tutaj te wszystkie czołgi, gdzieś chyba około 200 ich tutaj jest. Pochodzą z różnych armii. Ciekawe jest to, że w latach 70., 80., po wojnie Jom Kippur, Izrael zaczął opracowywać czołg i ten czołg właśnie nazywa się Chariot, czyli Rydwan. Merkav, to właśnie Merkava to jest nawiązanie do Rydwanu. To jest bardzo ciekawy czołg, między innymi dlatego, że w większości czołgów silnik jest z tyłu, a w Merkawie silnik jest z przodu. W izraelskich czołgach silnik jest częścią ochrony żołnierza. Myślę, że jest to bardzo symboliczne, że współczesny czołg izraelski nazywa się właśnie Rydwan. I że być może to właśnie jest symbol dzisiejszego nastawienia Izraela. Jeśli są jakieś pytania, to teraz jest na to pora. Paul mówi, że wstawia na czacie link. Jeśli ktoś chce zostawić napiwek dla Itamara, to właśnie może to zrobić za pośrednictwem tego linka. Dzięki temu będzie można organizować dalsze zwiedzanie za pomocą platformy Dive. Go ahead, Karina, Igor. Yes, I just want to say thank you very much. Karina mówi, dziękuję bardzo Itamarowi i Abe, dużo się dowiedziałam.
Słyszałam już o Megiddo wcześniej, ale dzisiaj dowiedziałam się wielu nowych rzeczy i podoba mi się też sposób, w jaki to zakończyłeś, że nie należy okazywać dumy, nie należy pokładać ufności w uzbrojeniu, w czołgach, tylko w Bogu. Także dziękuję i niech Bóg będzie z tobą. Go ahead, Igor or Jeff. Igor first. Go ahead. Da, mulțumim frumos. Itamar, cei ce, nu știu dacă poate ai ceva poze sau să mergem un pic în timp acolo unde ai arătat momentul unde Ilie s-a luptat cu, ai zis că s-a luptat cu cineva acolo. I can hear you, yes. Eu doar vreau să întreb dacă... Igor mówi, chciałbym zapytać, czy są jakieś zdjęcia, ilustracje, czy są jakieś ilustracje co do Eliasza, który poprosił o ogień do... Okay. I will not. I'm not sure if I will say correctly that in English. Okay. Can you check the interpretation? The globus. It's on a button right there, Itamar. And there is a select English. And Esther will translate for you in English. Actually, she did already. Oh, okay. Well. Yeah. Yes. Go ahead. Yeah, I have it on English. And Igor, repeat that. Oh, okay. Deci ceea ce vreau să întreb eu, dacă Itamar poate are pregătit sau ceva din istorie, poate chiar cum acum în realitate este locul sau poate are ceva poze despre acel moment unde Ilie a cerut de la Domnul foc din cer și a mistuit jertfa. Dacă ți amintești. Pytanie jest takie, czy Itamar ma jakieś ilustracje jakieś na temat tego, co działo się na górze Karmel. To było miejsce, gdzie spadł ogień na proroków Baala. Itamar mówi, że pokaże nam klasztor, który jest tam w tym miejscu obecnie. Here. This is Elijah again fighting against. Tu mamy Eliasza walczącego z prorokami Baala. Widzimy tutaj proroku i tutaj jest prorok Baala pod jego stopą. Mam nadzieję, że to pomogło. Da, foarte mult. Thank you very much, Itamar. That's exactly what I was asking. Sure. Yeah, welcome. Jeff, go ahead. Just an additional about General Allenby. General Allenby was a... Generał Allenby, kilka jeszcze słów o nim, był chrześcijaninem. I kiedy podszedł pod Megiddo, kiedy zaatakował Megiddo, to czytał Stary Testament o tym, jak Megiddo było zaatakowane poprzednio i skorzystał z tej samej techniki. Strategy and tactics in the Bible. I mean, yes, there are in the book of Judges, for example, the book of Joshua. Nie wiem, czy w Biblii jest, są opisane pewne strategie, ale nie pamiętam, czy było coś akurat o Megiddo. Dziękuję wszystkim za przybycie. Raz jeszcze przypominam o linku na czacie, jeśli ktoś chce zostawić napiwek dla naszych przyjaciół, żeby można było organizować dalsze spotkania.
Czekamy z niecierpliwością na następną generację platformy Dive. Wiemy, że Abe też jest tym podekscytowany, a i Tamara zobaczymy za niecały miesiąc. Ta grupa, która jedzie na wycieczkę do Izraela, zobaczymy się w Jerozolimie. I czekamy również z niecierpliwością na Twoje przewodnictwo, na pokazywanie nam różnych miejsc w Jerozolimie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wspomnieć, ale wypadła mi z głowy. Ci, którzy przyszli do nas nieco później, wstawię też linki do link do książki, która, o której wspomniałem. Jak tylko mi się uda go znaleźć. You know what? I'm going to put that in the next email to all of you. Wszystkie te linki będą też w e-mailu, który wyślę. Będą tam linki do wszystkich naszych spotkań, które odbyliśmy od października zeszłego roku. A my nagranie do polskiej wersji wstawimy w grupie na Facebooku, żeby też można było sobie obejrzeć. Udostępnimy też listę wersetów, jakie były dziś wspomniane. Jeszcze ktoś miał rękę podniesioną? Itamar covered what I was going to ask, so Itamar już powiedział to, co ja chciałem powiedzieć, więc will be with us. Russell Wójcik, nie chcąc to. Fantastic. Brethren, I just want to leave you with one scripture. Chciałem was zostawić z jednym wersetem. Remember what Yeshua said. He said, learn from or stare at the fig tree. Pamiętamy, że Yeshua said, przyglądajcie się drzewu figowemu. Ale w 5 Mojżeszowej 11:12 Pismo mówi, że jest to ziemia, którą opiekuje się Pan i że Pan Bóg zawsze na tę ziemię spogląda. I myślę, że jest to ważne dla nas wszystkich, którzy chcemy się przyglądać drzewu figowemu, temu jak zakwita, bo wiemy, że Królestwo Boże zostanie ustanowione właśnie poprzez ten naród i czekamy z niecierpliwością na ten dzień. Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze za przybycie.